Bardzo wiele mówi się ostatnio o Robercie Lewandowskim, o tym jego wywiadzie, o aferze premiowej, o tym wszystkim, co wydaje się być trochę patologią, a co dzieje się wokół naszej reprezentacji w piłkę nożną. Muszę wam przyznać, że piłka nożna jest moją drugą albo trzecią pasją zaraz po kinie, tak myślę. Mam swoje kluby, którym kibicuję od wielu, wielu lat. Bardzo się piłką interesuję. Aczkolwiek bardziej był ze mnie teoretyk niż sportowiec. Są inne sporty, które uprawiam. Z pewnością, jeżeli chodzi o praktykę, to mogę dużo więcej powiedzieć o pływaniu chociażby niż o piłce nożnej. Ale jeżeli chodzi o teorię, to myślę, że mam dość sporą wiedzę. Śledzę to od wielu lat, bardzo się tym interesuję. Oglądam wiele meczy, na bieżąco też wszystkie transfery śledzę, także myślę, że to jest taka rzecz, która, o której mogę parę słów powiedzieć, a ostatnio, no już parę miesięcy temu, ale w tym roku wyszedł film Lewandowski Nieznany, nie miałem jeszcze czasu, żeby o nim powiedzieć i na starcie postawię taką śmiałą tezę, że dla mnie ten film powinien mieć tytuł Lewandowski Znany. Więc dzisiaj postaram się pokrótce opowiedzieć trochę o tym filmie, a też wykorzystując ten fakt, że o nim mówię, dodać parę słów od siebie na temat tego wszystkiego, co dzieje się wokół polskiej kadry i w ogóle wokół postaci Roberta Lewandowskiego, po prostu o części tych kontrowersji. Zacznę może od samego filmu, który miał premierę 28 marca na świecie, a potem 31 marca w Polsce. Była to premiera na VOD. Reżyserem jest Maciej Kowalczuk i jest to produkcja, która przedstawia sportową drogę piłkarza Roberta Lewandowskiego. Z pewnością można tutaj dodać, że najlepszego piłkarza w historii polskiego futbolu, jednego z najlepszych środkowych napastników na świecie. No dobrze, słuchajcie, nie ma co tutaj przedłużać. Przechodzę do konkretów. Lewandowski znany. Dlaczego ja bym dał taki tytuł? No, zaraz wam o tym opowiem. Najpierw tak, dokument wywarł na mnie pozytywne wrażenie bezpośrednio po seansie, ale później zdałem sobie sprawę, skąd takie odczucia. Inspirujący i motywujący nie jest wcale ten film. Takie jest po prostu życie Roberta i jego cała dotychczasowa kariera, którą śledzę od lat. Lubię go jako sportowca, człowieka i właśnie na sympatii do niego oraz na podziwie dla jego osiągnięć zostało zbudowane moje początkowe zadowolenie po obejrzeniu. Po dłuższych przemyśleniach stwierdzam, że Lewandowski to wielki sportowiec, a ten dokument to po prostu nic specjalnego. Tytuł powinien brzmieć Lewandowski znany właśnie z tego powodu, że przedstawia wszystko, co wiemy o tym piłkarzu, choć jeśli choć trochę interesujemy się sportem. Bardzo mało jest o trudach i porażkach, podnoszeniu się po nich. Jest tylko kilka kłopotów z życia prywatnego i same sukcesy sportowe. No i zaraz ktoś mi tutaj zarzuci, że przecież jest parę słów o pierwszych krokach w Borussii i kłopotach w reprezentacji, kontuzjach itp. Ale ja myślę, że jest tego za mało. Mnie interesowałby proces. Nasuwają mi się różne pytania o to, co się dzieje w głowie piłkarza tej klasy w takiej sytuacji, jak to przepracowuje, jakie ma nawyki, dzięki którym wstaje z kolan w gorszych momentach. Tak? Mniej wodoleństwa, a więcej konkretów. Bo to nie jest jakaś konferencja prasowa, gdzie każdy mówi o tym, że skupiamy się na każdym kolejnym meczu i tak dalej. Wspomnę też o niektórych plusach. Trochę poruszyły mnie te momenty z dzieciństwa i rozumiem, że na wiele osób może to jakoś tam zadziałać. Podobało mi się, jak Robert też opowiadał o tym, co czuł podczas bicia rekordów i po ich osiągnięciu. Seans kompletnie mi się nie dłużył. Obejrzałem z zainteresowaniem. Długość wydaje się jak najbardziej wystarczająca w stosunku do tego, co chciano przekazać i generalnie to cieszę się, że ten dokument nie był jakoś szczególnie przeciągnięty. Chciałbym wspomnieć też teraz o tych ludziach, którzy no na przykład specjalnie zakładają konta na niektórych forach związanych z filmem, czy też bardzo dużo piszą o tym filmie i o samym Robercie na Facebooku, tylko po to, żeby pisać
jaki Robert jest słaby. No, co ja mam powiedzieć? No, szkoda mi ich bardzo. Muszą mieć strasznie nudne życie. Każdy, kto choć trochę obserwuje, co się dzieje z młodymi polskimi piłkarzami, zauważa na pewno pewien schemat. Małolatowi parę zagrań w polskiej ekstraklasie wyjdzie i od razu jest sprzedawany za granicę do klubów, w którym siedzi na ławie albo ma niewielką rolę. I co z tego, że są pod szyldem znanych na świecie marek? To przydaje się tylko dziennikarzom, którzy mogą potem pisać o wielkich oczekiwaniach wobec reprezentacji kraju spowodowanych tym, że nasi grają w najlepszych zespołach na świecie. Niestety na faktyczną dyspozycję to się nie przekłada, bo nie może, skoro ktoś jest w jakimś klubie, a jakby go nie było. Jaki z tego wniosek? Cieszmy się, słuchajcie, tym Lewandowskim. Pozwólmy mu też gadać w tych wszystkich wywiadach, bo no może nie był to najlepszy moment, żeby teraz akurat wstrząsnąć tą kadrą i to było widać też w meczu tutaj z Wyspami Owczymi chociażby, że no chłopaki byli straszliwie zestresowani i tacy, no nawet te miny takie mieli nietęgie, tak? Ale generalnie no jest to dla mnie zrozumiałe, że Lewandowski chce jakoś wstrząsnąć tą kadrą, póki ma jeszcze na to czas. Nie odważył się po aferze premiowej, szkoda, ale rozumiem, że zrobił to teraz, no bo to już są prawdopodobnie miesiące, tak? I tego piłkarza niedługo już może nie być. Wszyscy skupiają się na Lewandowskim. Po meczu z Wyspami Owczymi mam takie wrażenie, że cała krytyka jest skierowana do Lewandowskiego, mimo że strzelił dwie bramki. On zagrał kiepskie spotkanie. On nie jest w formie po mundialu, ale dziwi mnie na przykład, czemu wszyscy mówią o Lewandowskim, którego zaraz już w tej kadrze nie będzie, a na przykład nikt nie odważy się krytykować Piotra Zielińskiego, który jest w tej kadrze bardzo długo i tak na dobrą sprawę to ja nie pamiętam zbyt wielu dobrych meczów w jego wykonaniu. Znaczy, były takie mecze, ale mogę je zliczyć na palcach jednej ręki. Podczas gdy Lewandowski naprawdę zagrał mnóstwo świetnych meczów w tej kadrze, nie mam pojęcia, czemu nikt się nie czepia Piotra. To jest wciąż ten młody zawodnik, który kiedyś pokaże jeszcze pełnię potencjału w kadrze, a taka prawda, że nigdy nie pokazał w kadrze to, co pokazuje w Napoli. Może chodzi o to, że to jest piłkarz, który po prostu no, umie utrzymać się przy piłce, umie ładnie rozegrać. Niewielu jest takich piłkarzy w naszym zespole i dlatego jakoś ten Piotrek ma taką taryfę ulgową, ale powinniśmy od niego wymagać znacznie więcej i to właśnie w jego kierunku powinna iść część krytyki, która należy się także Lewandowskiemu, ale według mnie, kurde, no, co by nie mówić, chłop strzelił dwie bramki, no, dobra, Wyspy Owcze, rozumiem, ale chociaż coś zrobił, nie? A mimo wszystko na nim wiesza się psy, a według mnie, na przykład mecz z Wyspami Owczymi, jak i wiele innych meczy, z Mołdawią również, fatalny to był mecz Piotra Zielińskiego. W meczu z Wyspami Owczymi Grzegorz Krychowiak, fatalna gra, po prostu nie wiem, dlaczego trener stawia na przykład na Slisza czy na Wszołka, tak? To są zawodnicy, którzy naprawdę są w formie. Kamiński ostatnio nie gra, jeżeli mowa o skrzydłach, tak? Kamiński ostatnio nie gra, w Wolfsburgu na ławce siedzi, mimo że wcześniej zapowiadało się, że tak nie będzie, że będzie grał. Czemu trener, jeszcze taki, który zdobył Mistrzostwo Europy z Portugalią, nie stawia na tych zawodników, którzy naprawdę po prostu są w rytmie meczowym? Raków, Legia, naprawdę te zespoły, wiem, że polska ekstraklasa jest słaba, no trener to widzi, nie? Ale mimo wszystko Raków czy Legia to są zespoły, które nas reprezentują na arenie międzynarodowej, więc czemu by nie spróbować, nie? To tak, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół kadry, no. Także co do wypowiedzi Lewandowskiego, szkoda, że tak późno, ale mimo wszystko cieszmy się tym Lewandowskim, pozwalajmy mu mówić, pozwalajmy mu się wypowiadać i krytykujmy też trochę innych piłkarzy, bo jednak będzie nam potrzebny ten Lewandowski. No. On nie wiadomo, no może zakończy tą karierę już tak jak tam zapowiadał w tym wywiadzie po Euro, ale no dobrze by było, żeby pograł jeszcze dłużej, słuchajcie, bo mówiąc szczerze, jak patrzę na zawodników, których mamy, to jest naprawdę słabo i tej jakości naprawdę będzie nam brakować. Taka jest prawda. Mimo że Lewandowski nie jest w formie,
ale on strzela te bramki, on się kadrze przydaje. I co mam powiedzieć? No, wątpliwe są szanse, by za naszego żywota kogoś, kto choć trochę się zbliży do jego poziomu, stworzyło polskie podwórko. Niestety tak już u nas jest, że jak jesteś przeciętnym grajkiem, co lubi sobie dać w szyję i czasami błyśniesz, ale generalnie grasz padakę, to nikt cię nie skrytykuje. No może tylko od czasu do czasu. Problem jest wtedy, jak wybijesz się ponad przeciętność, jesteś wielki, a potem masz moment słabości. W takiej sytuacji nie dadzą ci żyć. I tak bym zakończył ten... Nie wiem, jak to nazwać. Czy to była recenzja, czy to była też pogadanka na temat polskiego futbolu. I tego, że tej jakości nam niestety trochę brak. No miejmy nadzieję, że będzie jej więcej. No i tyle.